Emigranci początkowo zakładali, że powstanie powinno wybuchnąć już na jesieni 1992 roku. Okazało się jednak, że konspiracja w kraju była za słaba. I że powstanie nie jest możliwe do wzniecenia. Na początku zresztą przewagę miały takie żywioły zachowawcze, i chodziło przede wszystkim właśnie o przywrócenie jak najszybsze tego ładu z okresu Sejmu Wielkiego i obalenie, obalenie Targowiczan. Następnie sytuacja zaczęła się zmieniać w 1993 roku. Zintensyfikowano działalność konspiracyjną. Do tego establishment targowicki zaczął się troszkę sypać ze względu na wewnętrzne animozje głównych targowiczan. Sytuację w kraju pogorszył jeszcze Sejm Grodzieński, który obradował od lata 93 do jesieni, do listopada, i który zalegalizował drugi rozbiór polski. W 1993 roku na Wielkopolskę wkroczyły wojska pruskie, zaś na Białoruś i Ukrainę wkroczyły wojska rosyjskie. Zakładano znowuż kolejna data, że powstanie będzie mogło wybuchnąć w końcu 1993 roku, kiedy jeszcze było wojsko polskie w stanie liczebnym mniej więcej, właśnie z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1992 roku. Kościuszko zadecydował jednak, że po tym jak zorientował się dokładnie w sytuacji, stwierdził, że nie, że trzeba poczekać, że muszą być lepsze okoliczności międzynarodowe i że trzeba wykonać więcej roboty konspiracyjnej. Na nieszczęście dla, dla Kościuszki i dla konspiratorów w końcu 1993 roku Rosja odwołała ambasadora Siwersa i zastąpiła go, Osipem Igelsztromem. Strom e, był swego rodzaju generałem gubernatorem. Z jednej strony był ambasadorem rosyjskim w tej Skrawku Rzeczypospolitej, który pozostał po drugim rozbiorze, z drugiej strony był naczelnym dowódcą e, okupacyjnych wojsk e, rosyjskich. E, był on człowiekiem prostym i brutalnym, e, i e, zaczął w Warszawie pacyfikację. Ludności miejscowej oraz poszukiwanie właśnie konspiracji. Udało mu się w marcu 1994 roku zdekonspirować część, część właśnie spiskowców, i zaczął się też z jego strony ruchy w kierunku szybszej redukcji polskiego wojska.